Najczęściej wybieraną przez nas jest oczywiście komunikacja miejska, ale bardzo wiele osób wybiera własny samochód, pomimo że najbardziej narzekamy właśnie na korki. 2/3 mieszkańców wskazuje korki jako najczęściej występujący problem, a pomimo tego i tak nie rezygnujemy z podróży własnym samochodem. Komunikacja miejska chwalona jest przede wszystkim, jeśli chodzi o jakość pojazdów i bezpieczeństwo. Wskazuje na to ponad 80% respondentów. Natomiast jako największą cechę negatywną wskazujemy ceny biletów. Pomimo tego, że jednocześnie przyznajemy, że podróżując samochodem prywatnym wydajemy 4 razy tyle. Jeśli chodzi o koszty, połowa z nas przyznaje, że najtańszym sposobem transportu w mieście jest rower. Pomimo tego 69% nigdy nie korzystało jeszcze z miejskich systemów wypożyczalni. Z taksówek korzystamy dosyć rzadko, niemniej jednak co piąty mieszkaniec odbywa kursy kilkukrotnie w trakcie miesiąca. Specyficzną rzeczą dla taksówek jest to, że korzystamy z nich w szczególnych sytuacjach, takich jak dojazd na dworzec czy lotnisko, powrót z wieczornych imprez towarzyskich, czy też dojazd na spotkania biznesowe.